Przedszkole miejskie numer 2 w Jaworznie, mieszczące się na osiedlu stałym, kolejny już rok zbierało tak zwaną górę grosza na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku suma jednak jest rekordowa. Przedszkole miejskie numer 2 już po raz 20 najprawdopodobniej gra z Wielką Orkiestrą. Jak zawsze naszą akcję rozpoczęliśmy już od września. W tym roku zebraliśmy 1161 zł i 89 groszy. W stosunku do lat poprzednich ta suma prezentuje się bardzo dobrze. Jest więcej, aczkolwiek mieliśmy już kwoty powyżej 1000 zł, także nie jest to dla nas jakaś nowość. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w akcji, rodzice. Oczywiście bardzo wszystkim serdecznie za to dziękujemy. Także nie jesteśmy zaskoczeni bardzo tą kwotą. Chcielibyśmy szczególnie podziękować inicjatorce tej akcji, czyli pani Krystynie Stachurskiej oraz grupie trzeciej, która zebrała ponad połowę tej kwoty całej. No i szczególne tutaj wyróżnienie dla dwójki dzieci, dla Michaliny i dla Olka. Bardzo dziękujemy. Rada rodziców oraz przede wszystkim maluchy bardzo zaangażowały się w zbieranie grosików, które przekazane zostaną na rzecz 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja lubię pomagać chorym dzieciom. Dlaczego to jest ważne? Bo we mnie nie ludzie chorują na chorobę zakażenie. Żeby były zdrowi ludzie. Pomaganie zbieranie na maszyny. Szybciej. Ludzie wyzdrowieją. 1161 zł zebrało przedszkole przy wsparciu rodziców, opiekunów oraz oczywiście dzieci. To rekordowa suma i głośno bijemy brawo wszystkim zaangażowanym w tę akcję. W końcu cel jest szczytny.